Witam wszystkich serdecznie, mówi do was kapelusznik. I nastał wreszcie czas na szermierza załogi słomianego kapelusza. Przez niektórych stawiany na piedestale całego tytułu, a jeszcze inni go krytykują, iż zmienił się na gorsze. Jak jest naprawdę? Nie wiem, ale spróbuję przybliżyć całą jego postać w miarę moich kompetencji. Więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zaczynamy! Rozpoczniemy klasycznie od jego backstory i omówimy sobie też umiejętności. O narodzinach Zoro i jego rodziny nie wiemy nic. Zresztą do tematu jego pochodzenia jeszcze sobie wrócimy. Natomiast wiemy, że trenował w szkole szermierki w wiosce Shimotsuki. Trenował pod okiem mistrza Kyoshiro, ojca Kuiny, największej rywalki Zoro, z którą nigdy nie wygrał. Złożyli sobie obietnicę po ich pierwszym pojedynku na prawdziwe miecze, że jeden z nich zostanie najlepszym szermierzem na świecie. Zoro od dziecka był bardzo ambitny i ciężko pracował. Nie znosił porażek i nigdy nie dawał do końca za wygraną. Z czasem zaczął pokonywać nawet dorosłych. Niestety Kuina umarła w wyniku wypadku i Zoro teraz sam musiał nieść na barkach ich wspólną obietnicę. Dostał nawet od swojego mistrza na jego prośbę Wado Ichimonji, miecz, który wcześniej należał do Kuiny. Jest on symbolem oraz pamiątką ich obietnicy. Z czasem Zoro wyruszył w świat, żeby dopaść Mihawka, najlepszego szermierza na świecie, i odebrać mu jego tytuł. Został kolejno łowcą nagród, żeby znaleźć sobie stały dochód, a reszta historii prowadzi już go do spotkania z Luffym. Nie ma na czym tak naprawdę się rozwodzić i analizować. Wyłania nam się obraz prostego, pracowitego chłopaka ze wsi o wielkich marzeniach, który wyruszył zwojować świat. Myślę, że to właśnie tą prostotą i bez zbędnego myślenia w działaniu oraz przechodzeniem do konkretów wiele osób go właśnie polubiło. Kolejnym aspektem, za co go właśnie ludzie lubią, jest dość oryginalny styl trzech mieczy. Nie przypominam sobie drugiej takiej postaci, która by stosowała trzy miecze naraz, ale jeden z nich cały czas trzymała w ustach. Generalnie Zoro, przez przecinanie coraz twardszych materiałów, widzieliśmy jego stopniowy rozwój przez całą serię. Zaczynając chociażby od stali na alabaście, poprzez żelazo na Skypie. Glon charakteryzuje się również ogromną siłą fizyczną i wytrzymałością. Warto tutaj wspomnieć o przyjętych obrażeniach Luffy'ego na Thriller Bark, gdzie zahaczył o śmierć. Na minus należy dopisać u niego umiejętności odnajdywania się w terenie, które praktycznie nie istnieją, są stałym obiektem żartów czy memów w całym fandomie. No i przejdźmy do posiadanych przez niego mieczy. Jest to wcześniej wspomniany Wado Ichimonji, jeden z 21 mieczy klasy Owazamono, czyli prawie najwyższej klasy, tak zwanego wyższego kunsztu. Dalej mamy w teorii przeklęty miecz zwany Sadai Kitetsu, jest on rangi Wazamono, czyli miecze ostre najniższego stopnia. Trzecim mieczem był Sushi, skarb kraju Wano, który należał do Ryumy, ale został wymieniony na Enme, miecz rangi Owazamono, czyli drugiej najwyższej. No i jego poprzednim właścicielem był Oden. I przy pomocy trzech mieczy posiada on różne techniki i jednego, dwu lub trzech mieczy naraz. Przykładami takich technik będą w przypadku jednego miecza Shishi Sonson, dla dwóch Rashomon i dla trzech kochana przez fanów Ashura. I do tego teraz warto dodać, że na Wano nauczył się przecinać ogień jak Kiemon oraz opanował użycie królewskiego haki, dzięki czemu powstała nowa paleta technik, a Glon został nazwany przysłowiowym królem piekła. Nadmienić jeszcze warto aspekty, że Zoro tam potrafi walczyć technikami bez użycia mieczy, czy walczyć rękojeściami, ale już nie wchodźmy w takie szczegóły. Często w przypadku naszego szermierza fani mówią, że wolą starego Zoro, ale drugi obóz upiera się przy obecnym Zoro. Jak to z nim jest? Więc tak, przed timeskipem Zoro, mimo bycia twardym, ambitnym chłopem, był o wiele bardziej ludzki. Częściej się śmiał, Oda bardziej uwydatniał jego wady i był bardziej przyziemny, przyjemny i miewał znacznie łagodniejsze dialogi. Jednakże prawa ręka Luffy'ego po timeskipie jest o wiele bardziej poważna
poważna i twardsza niż wcześniej. Widzimy go uśmiechniętego dosyć rzadko, najczęściej przy alkoholu. Zoro niemalże do wszystkiego jest nastawiony surowo i z pewnym dystansem, chociaż nie wolno mu odmówić troski o załogę. Zauważamy już pewien kontrast, o który dwa obozy się spierają. Pierwszy mówi o naturalnym rozwoju postaci, a drudzy o spłyceniu oraz uproszczeniu jego cech charakteru. Moim osobistym zdaniem jest to kwestia całkowicie subiektywna. Obie strony mają rację co do swoich tez. Można rzec, iż Zoro spoważniał podczas treningu u Mihawka, dlatego stał się bardziej maszynką do zabijania, a z drugiej strony ktoś powie, że Odzie nie chciało się za bardzo grzebać w jego postaci, więc go najzwyczajniej w świecie uprościł. Osobiście wolę tego pierwszego, ale nie boli mnie, czy nie przeszkadza mi, jak ktoś woli obecną wersję Glona. Na sam koniec odpowiemy sobie na dwie kwestie wywołujące największe kontrowersje, czyli możliwe pochodzenie Zoro i kwestie wicekapitana. A zatem wiele mówi się o tym, że Zoro pochodzi od Ryumy i rodziny Shimotsuki. I z góry powiem, że nie. Oda temu zaprzeczył, natomiast Kuina jest rodu z Shimotsukich oraz jej ojciec. Niejaki Shimotsuki Kuzaburo uciekł z kraju Wano wiele lat temu i osiadł się właśnie na East Blue w wiosce Kuzaburo. Albo ją założył, coś takiego, nie pamiętam. Gdzie założył również własną rodzinę. Był świetnym miecznikiem, który wykuł między innymi Enmę. Co do kwestii wicekapitana, to tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana. W Vivrecard jest napisane, że Zoro jest kombatantem załogi, czyli jej wojownikiem. A z drugiej strony niedawno wyszła grafika przedstawiająca w teorii wszystkich wicekapitanów. Jednakże w ostatnim SBS-ie Oda powiedział, że tutaj chodzi o osobę numer 2 w załodze, a niekoniecznie o stanowisko wicekapitana. Wszystko wskazuje więc na to, że Zoro nie jest wicekapitanem, aczkolwiek zgodzę się z tym, iż mentalnie jest prawą ręką Luffy'ego oraz faktycznym numer 2 załogi. Plus bywa formalnym przywódcą, podobnie jak Sanji, w sytuacjach, gdy Luffy'ego nie ma razem z załogą. Myślę, że odnośnie jego już wyczerpałem cały temat. Trochę jednak mi się wydaje, że za mało wiemy o dzieciństwie ukochanego szermierza. A może Oda faktycznie postawił w jego przypadku na jak największą prostotę? Ma badasa, na którego zawsze może postawić, jest zdecydowany w swoich działaniach, a przy tym jest honorowym wojownikiem o dobrym sercu i wielkich marzeniach. Czy naprawdę Zoro potrzebuje jakiegoś niewiadomie jak wielkiego pochodzenia i wielkich przodków, by go bardziej hypować albo lubić? Już teraz dla wielu jest wystarczający, bo jest badassem totalnym i ma wiele pięknych akcji na przestrzeni całego tytułu. I z tą myślą was zostawię. Ja bym kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli materiał się podobał, oraz łapkę w górę z komentarzem o treści Szermierz. Piszcie, co wy sądzicie o Zoro i do zobaczenia w następnych materiałach.